Telefon dzisiaj to jest takie urządzenie, w którym wstajemy rano i sprawdzamy od razu, co się dzieje, zanim wypijemy pierwszą kawę. To jest takie urządzenie, w którym sprawdzamy pogodę, nasz rozkład dnia i zarządzamy całym naszym małym życiowym wszechświatem. Więc on się przenika i z tym, co robimy prywatnie, i z tym, co robimy służbowo, bo też często przecież jest tak, że używamy tego urządzenia w wielu miejscach, a teraz w dobie jeszcze dwóch SIM-owych urządzeń, to w ogóle jedno urządzenie do naraz do różnych zastosowań. To jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o to, jak zmienia się nasze życie w dobie smartfonów, w dobie urządzeń, które są z nami wszędzie i wspierają wszystko, co robimy. W tym momencie szczególnie ważne jest bezpieczeństwo. I o bezpieczeństwie powinniśmy myśleć w kategoriach takiej czynności zwykłej, podstawowej. Tak jak gotujemy, jak codziennie się ubieramy, myjemy zęby i zaglądamy do tego smartfona rano zobaczyć, co się stało na świecie, tak samo powinniśmy elementarnie codziennie dbać o bezpieczeństwo na tym smartfonie. Wyłączać interfejsy, dbać o aplikacje, które tam mamy, aktualizować firmware. Takie podstawy powinny być zawsze z nami.